Witam Was, moi mili. Dzisiaj chciałem Was zaprosić do treningu mięśni skośnych brzucha. Będzie to 7 ćwiczeń z 5-sekundową przerwą pomiędzy nimi. Także co? Bierzemy się do roboty. Do dzisiejszego treningu przydał się coś miękkiego pod plecy, żeby móc wykonać swobodnie te ćwiczenia. Także bierzemy już przygotowane stanowisko, to bierzemy się do pracy. Zaczynamy na początek od krótkich brzuchów ze skrętem wyniesionymi nogami. Potem już na bieżąco będę informował, jakie mamy kolejne ćwiczenia. Także bierzemy się do roboty. Ustawiamy się, nogi ugięte i zaczynamy. Raz, dwa. Staram się odnieść łokcie do nogi przeciwnej. Podnosimy się wysoko, dotykamy łokcie. Dobrze. Teraz będziemy robić stosowane rowery chodakowskie, czyli na przymiarce, na pracę nogami. I lecimy. Teraz układamy się na boku, kolana na bok i unosimy się do góry. Hop. Krótki brzuszek, tutaj ciężko wykonać długi ruch. Pracujemy, powinniśmy czuć, jak pracuje skośnik. Dobra, przekładamy nogi na drugą stronę. I lecimy druga strona. Pamiętamy o oddechu. Dobrze. Teraz kolejne ćwiczenie. Noga na udzie. I pracujemy łokciem do kolana, nogi uniesione. Dobrze. Zamieniamy nogi, druga noga na udzie i pracujemy w drugą stronę. I na koniec przekładanie. Siedzimy i przekładamy. Hop, ręce raz na jedną, raz na drugą stronę. Nogi uniesione do góry. Hop, hop. Taka pozycja. Poziomeczki, nogi uniesione nad podłoże. Hop, hop, hop. Ok. I pierwsza seria za nami. W zależności od tego, na jakim poziomie zaawansowania jesteście, wykonujecie jedną, dwie lub trzy serie. Ja zachęcam, żeby ten brzuszek troszkę zmęczyć, także co najmniej dwie serie powinniście wykonać. To co? Pozdrawiam. Do ćwiczenia.